Was dzisiaj w daily vlogu. Postanowiłam nagrać dla Was daily vloga. Dzisiaj jesteśmy w nieco innym miejscu, ponieważ jak wiecie albo jeszcze nie, przyjechała moja mama. No i spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu. Dzisiaj jestem tutaj u moich rodziców w domu. Z samego rana wstaliśmy z Krzyśkiem i przyjechaliśmy tutaj. No i postanowiłyśmy nagrać dla Was dzień z nami. Z tego co wiem i jak na razie mamy takie plany, żeby pojechać w moje ulubione miejsce na zakupy, czyli na Westfield Stratford City. Także na pewno coś tam dla Was nagramy. A teraz szybciutko chyba uciekamy z Tosią na spacer, także pokażę Wam tutaj park, który znajduje się na osiedlu, na którym mieszka mój tato. Także zapraszam Was dzisiaj na dzień z nami. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. No i do zobaczenia, usłyszenia już za chwilę. Pa! Makijaż z rana musi być. Tutaj mama sobie kończy oko. Pokaż się. A, nie widać Cię, bo jesteś pod światło. Także mama się maluje, idziemy z pieskiem i zaraz uciekamy na Westfield. Wstawaj, Tosia! Tosiunia! Chodź, idziemy na spacerek! Tosia! Idziemy do parku, Tosiunia! Idziemy do parku, idziemy na spacerek, tak? Wstawaj ładnie, myszko, wstawaj! Tosia! Hej kochani, strój mojej mamy, szybki outfit of the day. Bardzo brzydka pogoda nastała, ponieważ pada deszcz. Także już pokazuję Wam, co mama ma na sobie. Mama ma na sobie płaszczyk z Sheenside, ten, który Wam pokazywałam chyba w holu grudniowym. Także wygląda tak. Pod spodem ma zwykłą kremową koszulkę z Primarka i na to taki ładny granatowy sweterek. Tutaj ma również sówkę, która się odwróciła. Odwróć, mamo, sówkę. Sówkę, taki ładny naszyjnik. Do tego zwykłe ciemne rurki, granatowe, jeansowe. Torebka, o którą było dużo pytań pod zdjęciem mojej mamy z Face'a. Jest to torebka ze sklepu Horus. A na nóżkach ma brązowe buty, takie botki z ćwiekami i ze złotym zameczkiem. Bardzo fajne, no i na zakupy do biegania wydaje mi się również bardzo wygodne. Także to by było na tyle. My uciekamy na zakupy i pozdrawiamy. Mój strój dnia. Pada deszcz, mamy już widzieliście, ja bardzo casualowo, zwykła zielona parka, od której odpiłam puszek, bluza z Primarka biała, Michael Kors, naszyjnik z Sheenside, kolczyki moje nowe również z Sheenside, zwykłe czarne rurki i kalosze na deszczową pogodę. Cupcakes! Ale smakołyki. Słuchajcie, kręcimy moją ukochaną piekarnię. Nie wiem, czy znacie. Osoby pewnie, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, to ją znają. I zagadka dla Was. Co to jest za piekarnia? Co to jest za miejsce? Jak wiecie, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja tą piekarnię po prostu uwielbiam. Ha! A my jesteśmy na Leyton. Na dzielnicy, na której bardzo, bardzo dużo przeżyłam, moje początki w Anglii. No i tutaj mieszka mój tato, mieszka mój brat, czyli cała nasza rodzina, dużo naszych znajomych. Także Leyton jest bliskie memu sercu bardzo. Kochani, my idziemy do Marks & Spencer na Westfieldzie, bo już jesteśmy na Westfield Stratford. I lecimy po sushi, bo się strasznie stęskniłyśmy. Zawsze jak idziemy na zakupy, to robimy sobie taką małą przerwę na sushi. No i w Marks & Spencer jedno z moich ulubionych sushi się znajduje. Także idziemy buszować i szukać naszych ulubionych. Jesteśmy w Bubble Lodge, tam mama już sobie zasiadła, a ja będę wybierać jakieś smaki. Zaraz mama Wam zda pierwszy swój test. Zobaczymy, czy jej posmakuje. Zobaczcie, jakie fajne siedzonka. A my jesteśmy na samym końcu Westfieldu, tuż przy John Lewisie. I tutaj znajduje się sławne Bubble Lodge. Kochani, my już mamy swoje bubble tea. No i tutaj te sushi, które kupowałyśmy wcześniej w Marks & Spencer. Zobaczcie, jaki mamy fajny widok za okienkiem. No i mama będzie zaraz na żywo próbować bubble tea, ale chyba głodna bardzo jest, bo zamiast pić, to otwiera jedzenie. Dobra, będziemy testować. Testujesz?
Mama wzięła sobie taro, dlatego że mi bardzo smakuje taro i myślę, że jej może też posmakować, aczkolwiek nie wiemy, czego się mamy spodziewać. Dobra. Uwaga, uwaga, ale masz być szczera. Powiedz szczerze, czy jest do bani, czy jest bardzo dobre. Uwaga. O Jezu. Żelki możesz gryźć. Przepyszne. Nie, żartujesz, tak? Przepyszne, po prostu. Smakuje ci? Także dla wszystkich, którzy mówią, że bubble tea jest do D, moja mama stwierdza, że jest przepyszne. I to jest taro. I polecam, tutaj ma te takie tapiokę. Także mama poleca, więc teraz musicie spróbować. Na pewno jednemu bardziej przypadnie do gustu, drugiemu troszeczkę mniej. No, ale macie duży wybór. Są też na bazie soków, zielonej herbaty. Także smakuje ci. Bardzo dobrze. No, i takim bubble tea naprawdę można się nieźle najeść. Aha, i my wzięłyśmy sobie regular size, czyli regularne. Jest jeszcze duże. I tutaj w Londynie regular size kosztuje 3,75, o ile się nie mylę. Także ceny takie dość porównywalne. Może troszeczkę wyżej niż w Polsce. Dobra, my uciekamy wcinać i pić. No, i odezwiemy się za chwilę. Pa! Kochani, my już jesteśmy u mnie w domu, wróciłyśmy z zakupów z Westfieldu, ale nie będziemy wam pokazywać, co pokupywałyśmy, bo będziemy chciały pewnie nagrać jakiś później haul, ale byłyśmy w Lidlu i niedługo wam pokażę, co udało nam się wypolować. No, ja jestem bardzo zadowolona i bardzo zdziwiona. A tutaj uwaga, uwaga, dla wszystkich fanów Basi i Juska, powiem wam, że dołączyły w sumie do nich jeszcze dwie rybki. Teleskop czarny, patryczek, iglonojad, felek. Albo, nie wiem, chyba krzyczy go Eryk, albo Edward nazwał. Edward, krzyczy, że Edward. Także to jest nasze nowe akwarium. Dużo, dużo większe, wysokie. I słuchajcie, tutaj są rybeczki. Jest Józek, Basia i Patryk. Aglonojad gdzieś się schował. Mamy filtr, mamy światełko. Także rybki mają dużo miejsca, są szczęśliwe i zadowolone i mają naprawdę wielki apetyt. A tutaj, o... Zaraz wam pokażę, co udało nam się kupić. Nie patrzcie na bajzel na stole. A tutaj mama bawi się z kotem. Ciarny! Krzyśka tato nazwał go Ale. Ale! Ali! No, także my za chwilę do was wracamy. Zaraz jakaś pewnie kawusia będzie i łączymy się za chwilę. A tutaj siedzi youtuberka. Co oglądasz, mamuś? Najnowszy filmik. Aha, mama ogląda, no ten, nie, bo teraz są pytania i odpowiedzi, a mama ogląda haul zakupowy, bo nie zdążyła obejrzeć. My sobie jemy croissanty, w ogóle u nas w Lidlu otworzyli taką fajną piekarnię, są świeże bułeczki, świeże rogaliki, bo wcześniej niestety narzekaliśmy na to, że w Lidlu nie było dobrego pieczywa, natomiast teraz otworzyli piekarnię i no i super, i jemy sobie croissanty, takie rogaliki z czekoladą, no i oczywiście kawusia. Kochani, słuchajcie, obiecałam wam i pokażę wam w tym momencie to, co udało mi się kupić w Lidlu, jestem po prostu zachwycona, dużo fajnych rzeczy, także jeżeli mieszkacie w UK, pędźcie do Lidla, jeżeli lubicie to, co ja, to na pewno wam się to spodoba. Pierwsza rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, jest to świeczka. Jak wiecie, jestem wielką fanką świeczek. I jak wiecie, w Lidlu również są jedne z moich ulubionych perfum, czyli tak zwane podróbki. Nieco tańsza alternatywa dla perfum Chanel, Coco Chanel Mademoiselle. Tam są perfumy Sadely, które pachną wspaniale. I teraz te perfumy Sadely Madame Glamour wypuściły swoją świeczkę. Przepiękne szklane opakowanie. Tylko tutaj tak to trochę śmiesznie wygląda. No ale uznajmy, że tego nie widzimy. Świeczka pachnie bardzo intensywnie. Jestem ciekawa, jak będzie się zachowywała podczas palenia, ale o tym wam na pewno dam znać na Facebooku albo w następnych filmikach. Także świeczka kosztowała 3 funty 99 pensów. Wydaje mi się, że bardzo atrakcyjna cena. Kolejna rzecz to również perfumy i to chyba jest nowość. Mówiłam wam już o tych perfumach Sadely, które są właśnie podróbką Coco Chanel. Tutaj kupiłam kolejne perfumy z firmy Sadely, które się nazywają Diamonds, czyli diamenty. Wąchałam ten zapach, ale nie jestem pewna. Nigdy nie posiadałam perfum Giorgio Armani Diamonds i jestem bardzo ciekawa, także chyba to jest to zastępstwo, zastępstwo tego tamtego Diamonds, ale nie jestem pewna, także 3,99 super cena, ja uważam, że te perfumy są bardzo trwałe i tak po prostu do codziennego użytku, żeby nie marnować jakichś tam naszych droższych perfum, będą się bardzo fajnie sprawdzały. I dwie ostatnie rzeczy z Lidla, tadam, słuchajcie, trochę kobiecości, Krzysiek wybrał mi dwie piżamki koronkowe, bardzo ładne, każda z nich kosztowała 6,99.
9. Jedna jest różowa z koronką, druga jest czarna. No i po prostu na upojne noce trzeba coś takiego zawsze mieć. I ostatnie rzeczy, które chciałam wam pokazać. Mój brat obchodzi jutro 30 urodziny, także mam dla niego mały prezent. Kupiłyśmy mu z mamą grill elektryczny, fajną książkę, koszulę i do tego jeszcze postanowiłam zakupić od siebie Yankee Candle. Mój brat jeszcze nigdy nie miał tej świecy, a bardzo dziewczyną chcieliby je wypróbować, więc postawiłam na taki już świeży White Passion Fruit zapach właśnie dla niego i kupiłam mu perfumy w zestawie, te nowsze Eros z Versace. Bardzo mnie zaintrygowała reklama tych perfum, także pobiegłam do sklepu i zakupiłam mu takie perfumy z Versace. I to by było na tyle, szybki haul zakupowy. Więcej rzeczy zobaczycie w holu, które nagramy razem z mamą. No, także to by było na tyle.